Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji zapachów damskich Prada La Femme. Mam tutaj dla Państwa przygotowane trzy zapaszki, trzy siostrzyczki Prada La Femme. Zacznę od klasycznej wody, Prada La Femme, po prostu EDP. Jest to przede wszystkim zapach, który jest stworzony na bazie białych i żółtych kwiatów. Piękny, elektryzujący, subtelny, kobiecy, taki delikatny i to chłodny, nie ciepły, chłodny zapach, który rzeczywiście fantastycznie gra na skórze. Tak troszkę mydełkowo, ale mydełka mamy takie rozmyte w eleganckim zapachu jakby kremu, balsamu. Może nie balsamiczny, bo balsamiczny mi się kojarzy właśnie z zapachem bursztynowym, ambrowym. Nie, tutaj nie będziemy mieli bursztynu. Białe kwiaty, czyli mamy tutaj przede wszystkim tak, jaśmin. Mamy przede wszystkim tuberozę. Jaśmin, nie wiem czy jest w nutach, czy jest tylko i wyłącznie w odczuciu, ale ta tuberoza to jest taka rzeczywiście czysta tuberoza. Tuberoza razem podana z żółtymi kwiatami, czyli z yang yang i z plumerią. Plumeria, pamiętacie o czym mówiliśmy, jak mówiliśmy właśnie o plumerii? To jest najpiękniejszy kwiat uznany za kwiat miłości. Kwiat, który się czepia we włosy na Hawajach, kiedy kobieta chce poznać mężczyznę już na całe życie. Jest to zdecydowanie przepiękny zapach. Przepiękny. Ta kremowość taka mięsista. To mydło, jak ktoś pyta o mydlany zapach, to mi się zaraz kojarzy z zapachem takim starym, nie wiem, Beverly Hills, pamiętam taki zapach mydlany. Albo taka mydlana nuta właśnie sklo. A tutaj to mydełko mamy takie delikatnie, padające w tony czystego kremu, luksusowego kremu. Niesamowicie fantastycznie luksusowego. Mamy również irys, mamy również wetywerię. I ta wetywerię dodaje takiego korzennego, delikatniej właśnie wyrazistego, przyprawowego być może właśnie akordu. Przyprawy na pewno dodają takiego luksusu w tym zapachu. Jest mnóstwo luksusu, jest mnóstwo kremu, mnóstwo takiego delikatnie, takiego mleczka wręcz, który może otaczać naszą skórę. Na pewno nie jest to zapach, który robi dużą projekcję. Na pewno nie będziemy mieć tutaj sijaszu, nie wiem na ile. Zdecydowanie nie zrobimy też ogona tym zapachem. To jest zapach bliskoskórny, ale jakże piękny. Bliskoskórny, który pachnie cudownie takim nawilżonym, takim zadbanym kobiecym ciałem. Zdecydowanie jeszcze bym sobie wyobraziła, że to kobiece ciało jest jeszcze zadbane. Jest posmarowane czymś lśniącym, jest lekko opalone i pachnie zdecydowanie kusząca. Tak myślę. Zdecydowanie kusząca. Przepiękna woda. Bardzo pięknie pachnąca. Na naszej skórze będzie się utrzymywać do 8 godzin. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to zapach bliskoskórny. Więc nie będziemy sobie o nim przypominać, tak jak na sobie będziemy go nosić. Raczej sami zapomnimy o nim. Jest to zapach bezpieczny na prezent. Jest to zapach bardzo bezpieczny dla kobiet w ciąży. I dla kobiet, które nie chcą zapachem emanować i zapachem się jakby tak mocno identyfikować. Naprawdę pięknie podana tuberoza w towarzystwie Yang Yang, wetywerii, przypraw. Zdecydowanie bym polecała na prezent. Piękny zapach, przepiękny. Później w 2017 roku wyszedł zapach Prady La Femme Intense. Tutaj mamy już niesamowicie skoncentrowaną siłę tuberozy. I tutaj ta tuberoza tak mocno zawładnęła tym zapachem, że czuć tak naprawdę zdecydowanie orient. Orient mocny, wyraźny, podkręcony do granicy możliwości. Jest to zapach, który zdecydowanie bym ubrała właśnie w taki kolor. W taki mocno bordowy, wpadający właśnie w taką czerwień. Mocno wyraźny zapach. Mamy oczywiście te same składniki podkręcone. Mamy patchoulę, mamy irys, mamy właśnie wetywerię, mamy białe i żółte kwiaty.
Wydaje mi się, że tutaj dali taką delikatność, jakby mandarynki, takiej soczystości właśnie, aczkolwiek w opisie chyba nie było nic soczystości z cytrusów, a tutaj jakby się tego cytrusa wyzbyli. Nie, nie, nie. Nie wiem, jak jest rzeczywiście w środku. Zapach ten zdecydowanie jest mocno aromatyczny, mocno podkręcony. Wyobrażam sobie taki zapach, że mógłby mieć nawet w składzie lawendę, mógłby mieć w składzie taką ostrą nutkę, być może jakiejś chemicznej żywicy syntetycznej, nie wiem, ale nie mam tutaj nic w składzie takiego, którego tak aż mocno jest aż podkręcony do granic, nie wiem, możliwości. Paczula nie, wytywaria nie, wanilia również nie, nie wiem. Fakt faktem jest to zapach dla miłośniczek takich orientów, mocno kwiatowych, podkręconych, wyrazistych. Zapach zdecydowanie będzie miał ogon. Myślę, że 2-3 godziny będzie zostawiał za sobą sillaż, więc projekcja też taka dość spora. Trwałość do 8 godzin. Tak naprawdę myślę, że do 8 godzin. Szczerze Wam powiem, że ja nie wytrzymałam i musiałam ją zmyć z nadgarstka wcześniej. Więc myślę, że będzie do 8 godzin, aczkolwiek ja już się jej pozbyłam po 2-3 godzinach noszenia. Natomiast nie pozbędę się od tak szybko odnoszenia wersji low. Piękny, kobiecy, delikatny, subtelny. Ja bym tutaj dała jeszcze jaśniejszy ten puderek, pudrowy róż, dlatego że ten zapach jest zdecydowanie kobiecy, taki romantyczny, zdecydowanie na takie chwile, jak mamy teraz, na takie właśnie letnie, ciepłe, przyjemne wieczory, przyjemne dni. Jest to zapach, w których oczywiście również główną rolę grają białe i żółte kwiaty, czyli również mamy powtórkę, mamy i jaśmin, i mamy tuberozę, i mamy oczywiście janki-janki i plumerię. Mamy również tutaj w nucie od razu głowy taką delikatność, subtelność cytrusów. Mandarynka, być może bergamotka. Jest rzeźkość, jest przytulny. Ja myślę, że tutaj też jest kwiat pomarańczy. Taka nuta właśnie kobiecości. Kwiat pomarańczy wspaniale pachnie. Uwielbiam kwiat pomarańczy w perfumach. I to wszystko jest, kochani, na nucie drzewnej. Więc takim akordem podkręconym. Nie, żeby było nudno, żeby było czysto, żeby było infantylnie. Nie. Tutaj mamy podkręconą nutę drzewną, więc jest to zapach niebywale kobiecy, taki delikatny, subtelny, romantyczny, bardzo, bardzo taki migocący. W ogóle Yang Yang. Yang Yang to jest właśnie taki składnik, który wpada w taką odkorzenności, taką nutę korzenną, ostrzejszą, trochę męską, po taką właśnie migocącą. Yang Yang to migocący kwiat, czyli kwiat, który ma takie fajne listki szczepione jakby sobie, że jak wiatr kołysze te listki, to one tak migocą. I właśnie taka jest Prada La Femme Eau, czyli taka subtelna, kobieca, migocąca, delikatna, piękna. Tutaj Miucia Prada może być dumna ze swojego dziecka, bo wydaje mi się, że ten zapach jest przepiękny. Prada już należy od 2021 roku nie do Cotiego, tylko do L'Oreal, podobnie jak Mugler. Więc tak na marginesie Wam powiem, że tutaj się zadziała podobna sytuacja. Super! Zapraszam Państwa do testów i pań, i panów, gdyż ten zapach na pewno różowej owolucie idealnie się sprawdzi na prezent, właśnie na wiosnę i na lato, więc myślę, że warto. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji.